Siemano i dzień dobry, tu Wysoki Niski, wasz fotograf. Wiecie co? Wybrałem się na Marsz Niepodległości po to, aby zrobić jedno zdjęcie. Pokażę wam dzisiaj całą drogę, którą przeszedłem, aby ono powstało, a na sam koniec opowiem jeszcze dlaczego fajnie jest być fotoamatorem. Ostatni raz na Marszu Niepodległości byłem 11 listopada 2011 roku. Wtedy, kiedy płonęły wozy TVN-u. Od tamtego czasu przestałem praktycznie chadzać na fotografowanie manifestacji i od czasu tamtego marszu sporo się pozmieniało. Choć atmosfera jest dziś podobna do tej, która była kiedyś, to teraz, o ile dobrze mi wiadomo, nie zdarzają się już burdy. No a przede wszystkim marsz niesamowicie się rozrósł. Widziałem wiele manifestacji, ale tak wielkiej jak ten marsz ostatni jeszcze nigdy. Chociaż wiem, że w zeszłym roku był jeszcze większy. Przez tą skalę spotkały mnie problemy, jakich jeszcze nie znałem. Dotychczas potrafiłem poruszać się w tłumie. Skutecznie przemieszczałem się od tyłu do frontu. Nie przejmowałem się więc dobieraniem odpowiedniego miejsca do rozpoczęcia fotografowania demonstracji. Tak, zrobiłem też tym razem i to był błąd. Na miejscu zbiórki było tak gęsto, że mogłem zapomnieć o przebijaniu się na czoło marszu. Zrobiłem więc na samym początku kilka tak zwanych zwykłych pstryków. Z racji unieruchomienia przez ten tłum postanowiłem się z niego wydostać od tyłu, obejść marsz bokiem, przejść jakimiś bocznymi ulicami i przedostać się z powrotem gdzieś na przodzie marszu od flanki. Jednak okazało się, że to też już nie jest możliwe, bo teraz policja skutecznie obstawia wszystkie boczne wejścia. Jako że mam naprawdę mały aparat i od dawna nie dysponuję legitymacją prasową, nie wyglądam na poważnego reportera, nie próbowałem więc nawet z nimi negocjować wejścia dla prasy. Nie przejąłem się tym za bardzo, bo zdjęcia z wnętrza marszu nie były dla mnie priorytetem, a jedynie opcją. Zależało mi na efektownym zdjęciu z przemarszu przez most. Chodząc bokami, zauważyłem, że ciekawym tematem byłaby dokumentacja ukrytych niemal wszędzie policjantów gotowych do akcji, bo było ich tam naprawdę wiele. Ale to nie był mój temat. Poza tym zdałem sobie sprawę z tego, że jeżeli zacząłbym dokumentować policyjne zabezpieczenia i ktoś by to podejrzał, to mógłby źle zinterpretować moje intencje i w ten sposób napytałbym sobie biedy. Nie warto. Dodatkową refleksją na dziś jest to, że przy okazji takich dużych wydarzeń warto czasami porobić zdjęcia gdzieś na boku, jakieś zupełnie inne, wykorzystujące ten temat. Na przykład Marsz Niepotrzebności. Na przykład Marsz Niepodległości wygenerował olbrzymie ilości dymu, które zasnuwały okolice. I to w połączeniu z chmurami posmarowanymi światłem zachodzącego słońca tworzyłoby niesamowite tło do portretów. No ja nie miałem kogo portretować, więc zrobiłem kilka takich zdjęć krajobrazu miejskiego i poszedłem dalej. Kiedy dotarłem nad Wisłę, warunki były idealne. Delikatny zmierzch i włączona iluminacja mostu. Wielkie było moje rozczarowanie, kiedy okazało się, że marsz bardzo mało świeci i prawie go nie widać. Coraz szybciej robiło się ciemno. Myślałem, że chyba nie uda mi się zrobić tego wymarzonego zdjęcia. W końcu na mieście pojawiło się więcej światła, ale nadal wyglądało to mało efektownie. Postanowiłem podejść bliżej. Po drodze przyczaiłem się za plecami pary obserwującej most. Ładnie razem wyglądali. Na zdjęciach cały czas miałem mało czerwieni od łun unoszących się nad mostem. Chciałem jakoś zrobić, żeby było tego więcej. Znalazłem takie płaskie, płytkie kałuże, które mogły mi w tym pomóc.
Fotografowałem most i ludzi go obserwujących. A tak w ogóle to polecam zwracać uwagę nie tylko na kałuże, ale na wszelkie mokre powierzchnie. Zobaczcie, jak one pięknie mienią się w świetle. Wtem zobaczyłem race sygnalizacyjne. Pomyślałem, że to nie lada gratka, aby je upolować. I udało mi się. Ale właściwie mam takie wrażenie, że one niewiele wnoszą do zdjęcia. Poszedłem dalej, jeszcze bliżej w stronę mostu. Po drodze spotkałem jakąś rodzinę, którą zacząłem fotografować od tyłu. Była malownicza, ale znowu nie jestem zadowolony z tego zdjęcia. A kiedy zbliżyłem się do mostu, zobaczyłem łódkę, motorówkę straży pożarnej. I to był całkiem zacny sztafasz do zdjęcia. Na brzegu stała grupa przyjaciół pozujących do selfiacza na tle mostu, więc mam na jednym zdjęciu selfie sticka, motorówkę, most, Marsz Niepodległości, ludzi pozujących do zdjęcia, Stadion Narodowy. Wow! Czy nie za dużo tego szczęścia? Potem zrobiłem jeszcze jedno zdjęcie z wykorzystaniem łódki, tym razem na tle stadionu. Bardzo spodobał mi się też widok czarnych sylwetek przechodzących na tle dymu migoczącego w świetle rac. To światło było raz po raz przysłaniane przez przechodzących przechodniów, tworząc nieziemsko prezentujące się snopy. Moje początkowe rozczarowanie efektami oświetleniowymi minęło. Przed moimi oczami rozpościerał się niesamowity spektakl światła. W barwach bieli i czerwieni. Nie przeszkadzało mi już nawet to, że dawno skończył się zmierzch i zrobiło się ciemno. Zauważyłem, że chmury odsłoniły księżyc. Spasowałem go ze światłem z jednych flar, żeby wyglądało, jakby to było jego odbicie. Ale to nadal jeszcze nie było to, czego szukałem. Ponownie zszedłem nad sam brzeg i widząc kamienie, przypomniałem sobie, że zawsze chciałem zrobić szerokokątny krajobraz z wodą rozmytą na długim czasie i wystającymi z niej kamieniami na pierwszym planie. Wykonałem kilka ujęć. W pewnym momencie zapłonęły race, które zaczęły doświetlać kamienie. Fotografowałem dalej, jak oszalały, oczarowany świetlistym przedstawieniem rozgrywającym się przed moimi oczami. Widzę, że i na was ten spektakl zrobił wrażenie. Serdecznie dziękuję za falę lajków, którą obsypaliście moje zdjęcie na Facebooku. Choć właściwie nadal nie wiem, które zdjęcie będzie tym jedynym. Faworytów mam dwóch. Pierwsze to wielkie, z czerwonymi kamieniami i księżycem, który wpasował się w szparę pomiędzy łunami dymu. Oraz to, gdzie odbicie w wodzie wygląda jak wielka biało-czerwona flaga. Zapewne ciekawią was też technikalia. Wszystkie zdjęcia, które dziś widzieliście, wykonałem Olympusem EM1 Mark II z obiektywem 12-40 o świetle 2.8. Dzięki stabilizacji i w miarę zręcznym dłoniom mogłem uniknąć taszczenia ze sobą statywu i pozostać mobilnym. Oba zdjęcia faworyty zostały wykonane na ISO 200 i czasie 2 sekundy. Przysłona 5.6 oraz 7.1. Obróbka to zaledwie wypłaszczenie tonów i delikatne rozjaśnienie w kilku miejscach. Jak widać, jest minimalna. W moim rozumieniu jest to nadal czysta fotografia. I nie ma tutaj koloru selektywnego, o którego użycie posądził mnie w komentarzach Łukasz. Po prostu most jest ładnie oświetlony i wystarczyło odpowiednio ustawić balans bieli. Tego dnia byłem fotoamatorem. Fajnie jest być fotoamatorem i fotografować dla samego siebie. Bez narzuconego tematu. Bez presji na przyniesienie wymaganego zestawu zdjęć. Cieszyć się chwilą i móc być tam, gdzie się chce być najbardziej. Realizując materiał z wewnątrz marszu, ciężko by było znaleźć czas i sposobność, by zrobić takie zdjęcie, jak zrobiłem. Polecam też chodzić bokami, bo tam też dzieją się ciekawe rzeczy, ale... O tym, jeżeli chcecie, opowiem w oddzielnym odcinku, czyli o tym, jak fotografowałem
boki różnych wydarzeń. W chodzeniu na duże demonstracje fajne jest też to, że można mieć okazję przejść się przez środek wielkich, szerokich ulic, którymi normalnie w ciągu dnia jeżdżą samochody i spacerować tam nie wolno. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij zostawić łapkę w górę i coś miłego w komentarzu. A oprócz tego zapraszam do obejrzenia poprzednich odcinków o fotografowaniu w nocy. Na przykład tego o malowaniu światłem. No i jeżeli nie subskrybujesz jeszcze kanału, to koniecznie zrób to. I kliknij też dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o następnych filmach. Dzięki, życzę Wam, żebyście robili coraz lepsze zdjęcia. Do zobaczenia, cześć!